Bardzo serdecznie w kolejnej randomerce. Dzisiaj coś platformowego, a konkretniej dwuwymiarowa platformówka o fajnym tytule Gianna Sisters Twisted Dreams. I rozgrywka toczy się w świecie o dwóch przeciwnych jakby charakterach i naszym zadaniem jest przechodzić z pozytywnej do mrocznej wersji. No i po tytule możemy domyślić się, że nasza główna bohaterka Gianna to dziewczynka, która jest zagubiona w jakiejś krainie snów. No i podobno w dowolnym momencie możemy zmieniać wygląd Gianny, jak i samych krajobrazów i raz Gianna przeistacza się w zbuntowaną nastolatkę, a innym razem w grzeczną, pokorną dziewczynkę. I również w zależności od tego, w jakiej wersji świata się znajdujemy, Gianna używa innych zdolności. Przy okazji chciałam pozdrowić Sejdziego, który był na tyle kochany, by udostępnić mi tą grę. To co, może wskakujmy od razu do rozgrywki i sprawdźmy, czy warta jest swojej ceny. Okej. Ja myślę, że będę grała na poziomie normal. Easy może być za łatwe. Czy to znaczy, że one są bliźniaczkami, czy Gianna ma swoje alter ego? Wow! Siostry zawsze razem, musiała za nią skoczyć. Słodkie. Możemy obracać się bez skakania. Fajna muzyka. Karokowa. Lecimy! Jestem blondyneczką. I'm a blonde babe. Tak się skacze, zbieramy kryształki. Okej. Jest jakiś murek, ja tam nie przeskoczę. Aha, okej. Przeskoczę. Wystarczy trochę pomyślonku. Hop, hop. I co, mogę tylko skakać? Nie mogę strzelać? Co to było? Checkpoint? Chyba checkpoint. A, mam wcisnąć A. Po co? Mogę jakoś go uderzyć? Ach, mogę sobie diabełka rozwalić, pokonać go skacząc mu na głowę. Dobra, ciebie też tak pokonam. Jakieś czerwone, niebieskie diabełki. What the hell? Ale krajobraz wygląda super. Jaki kryształ gigantyczny. Chodź tu, diabełku, muszę skoczyć ci na głowę. No chodź, chodź. Kolejny checkpoint. Czy to jest moja siostra? Czy to jest moja siostra? Zeżarł mi siostrę! A to Palant. Aż dostał niestrawności. Czy to była moja siostra? No! Co teraz? Mam wcisnąć. Ale Bayer, tak się zmienia świat. Zobaczcie. Mroczny, nie mroczny. I tutaj jestem taką zbuntowaną nastolatką. Okej. Taki music. I co teraz? Muszę zmienić chyba. Okej. Ale zaraz, bo tutaj coś jest na dole. Wirujące kryształki. Wow. Dawaj mi wszystkie kryształki. Nie, muszę opuścić mostek. Ale bardzo fajny pomysł. Podoba mi się. Dobra, czyli jedne kryształki są dla jednej siostry, drugie dla drugiej. Dawać kryształy. Wszystkie są moje. Jak w jakiejś dolinie smerfów, domki z grzybków.
Taki ptasior. Ale dziwne, bo jak jestem tą grzeczną wersją... O, zaraz, bo zapomniałam o tych kryształkach. Jak jestem tą grzeczną wersją, to widzę szatany i świat jest mroczny. A jak jestem niby zbuntowaną nastolatką, to na odwrót. Powinno być chyba inaczej. Zbuntowana nastolatka chyba mniej bałaby się mrocznego otoczenia. Może taki jest zamysł. Zaraz, bo ja chcę... Chcę swoje kryształki. Zabiłaś ptaszka. Wow, uwaga, bo to jest szatan. Hops. Co ja zrobiłam? Zaraz, co ona zrobiła? Rozwaliła ten murek. Przepraszam was, musiałam zrobić krótkie cięcie, bo pies zaczął mi się drzeć. Jak fajnie leżą kopyta do góry. Mogę tam zejść na dół? Chyba nie. Zabiję się. O, zdecydowanie wolę ten świat. Jest mniej creepy. A co jest po drugiej stronie? Nic, kompletnie? Nie mogę tam jakoś przejść? Coś na górze jest. Coś jest na górze, tylko jak tam się dostać? Tędy? Zaraz, no! Wracaj. Zapomniałam kryształków. A, tędy wlizą. Muzyka jest niezła. Też się zmienia w zależności od tego, jaką postacią gramy. No! Kurde, co ja robię? Zleciałam. Jakie masz szalone włosy. Ta zbuntowana wersja. Dawać mi kryształki. Spokojnie. To lecimy. Mogę tam jakoś zeskoczyć? Kurczę, boję się, że zginę. Dobra, spróbujmy. Kawabanga. Podoba mi się ten grzybowy świat. No, doskocz, bliska. Nie doskoczę. Nie mogę się odbijać od ścian, szkoda. Nie mogę zrobić double jumpa. Okej. Uwaga, nie zabij się. Chyba muszę wrócić, żeby zdobyć ten ostatni kryształek. Dobra. Wracaj na górę. Hop. Nie mogę robić jakichś fajnych obrotów. Poza tym, że mogę zmieniać świat i skakać. No nie. Mam komplet! Komplet kryształków. I to za pierwszym podejściem. Nie jest tak źle. SAG wspominał mi, że granie nie należy do najłatwiejszych i z czasem będzie naprawdę trudna. Level finished! No to co? Lecimy do kolejnego levela. Idziemy do lasu. Te są jeszcze nieodblokowane. O kurczę, jest ich dosyć sporo. Zobaczcie, wow! To idzie jeszcze dalej. O kurde. Sporo. Ekstra, dobra, przechodzimy do kolejnej lokacji. Jaskinia. Jak zmienię? Mam postać? Dobra. Teraz chyba będę mogła... czyli z każdym nowym levelem dostaję nową umiejętność. To fajnie, bo już się bałam, że niewiele można robić. Mogę się obracać! Fajnie, jak wróżka! Jest tu coś? Nie, tam się nie dostanę. Mogę wirować. Bomba. Już mi się podoba. A masz, diable.
Dziękujemy! Kurde, powinnam zmienić postać. No i głupia, spadłam. Dobra, na górę. Hop, 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 hop. Blokowane osiągnięcie! No, zaraz. Szatan! Co ja zrobiłam? Wcisnęłam nie to, co trzeba. Do góry, do góry! Może tak będzie szybciej. Spadaj, szatanie. Dolecę? O, nie doleciałam! No, are you serious? Right now. Wow, no to ja rozumiem, to się nazywa atak. Chodź to. Iha. Dawaj mi kryształki. Jakie bagna w tle. Tak mogę rozwalać wszystko. W końcu destrukcja! Na to czekałam. Zaraz. Chcę na górę. Dobra, to mi coś pokazuje. Wow! Tak mogę wchodzić na górę. Zobaczcie. Ekstra. Prawdziwa demolka. No chodź tu. Ło! Nie mogę się jakoś odbić? Dobra. Tylko jak zdobyć te kryształki? I się nie zabić. O, zabiję się. Kurczę! A masz! Ale raz zdobyte kryształki już ze mną zostają, to fajnie. No wskakuj żeś tam! Checkpoint! Tam na górze już chyba nic więcej nie było. Chodź, kurczaczku! Aja! I skopa! Niczym baletnica. Wow! To jest niebezpieczne! Nie mogę tego rozwalić! O! Niedobrze. Bardzo niedobrze. A, wystarczy zmienić świat. Okej. Ale i tak wolę tego nie dotykać. No, wyżej. Zanim pójdę tam na prawo, to chcę jakoś... doskoczyć tam, no. Już prawie. Nie da się? Ale jeszcze ja jestem głupia, przecież tędy mogę wejść. Fajne są klimaty tej gry. Takie coś zupełnie innego niż do tej pory grałam. Kałabanga! Oddawać mi wszystkie kryształki. Mam cię. Hej!
Hej, nie uciekajcie przede mną! No, żeż... Złabrzesz te wszystkie... O! Nie dolecę tam! Nie da się jakoś odbić? A, dobra. Wszystko jasne. O, tu zostawiłam kryształek. Jeszcze gdzieś zostawiłam? Chyba wszystko. Dobra, teraz mogę z czystym sumieniem iść na prawo. Rozwal to. O! Kurczaki! Już zostały po nich tylko pióra. Checkpoint. O-o. Tylko się nie zabij. Jak tam wejść? Dobra, bo muszę się tak odbić. Dolecisz tam? Okej, w końcu. No, nie spadaj. Jeszcze raz. W górę. Jeszcze ten kryształ. 254 kryształki. Wow! To mi nie spadaj. Koniec? Kurczę, sporo ich przytapiłam. Wow, jak się cieszę. Yay! To co, spróbujemy sobie jeszcze jeden level. Spodobało mi się. Fajna jest ta gierka. Dobra. Wygląda ciekawie. Będą jakieś bagna? Strzałka w dół. No dobra, no to schodzimy. Tylko ostrożnie, dobra? Nie, 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 nie. Co ja wyprawiam? Spoko, 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 loko, spoko, loko. O, teraz mogę chodzić po wodzie. Wow, wow. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. O, prawie! O kurczę. Jest w końcu! Jest w końcu i zleciałam! No jeszcze raz. Brawo! Teraz mam się obracać. Moja baletnica. Checkpoint. Tu jeszcze coś było. A ja. Beautiful. Mogę pływać? Mogę pływać! Dobrze, że tutaj pod wodą nie ma żadnych przeciwników. Na bank dałabym plamę. Tam nic nie było na górze? Chyba nie. Au, 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 au! Biją mnie! Wow, wow. A mogę tutaj zanurkować? Haha, skarby! Fishy! Dobra, wynurzmy się! Ja pływam! Ale widzę, że nie może jej zabraknąć powietrza, jak jest za długo pod wodą.
Nie mam żadnego wskaźnika, że traci powietrze. Chciałam tam doskoczyć. Kurde, trochę to zajmie, zanim ja ogarnę sterowanie w tej grze. Wow, nie tak. Jest to coś na górze? Chyba nie. No a tutaj ginę, super. Oszustwo. Jak widać, woda wodzie nierówno. I do góry. Nie ma kryształków? Co mi pokazujecie, że mogę tak rozwalić? No wiem, że mogę rozwalać tak przeciwników. Au. Kurczak leży sztywny. Wyjebać kurczaku. Kademulka. Spoko loko. No, 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 jeszcze kawałek. Pięknie, tylko że... nie mogę tam przebić się? Muszę wrócić? Nie. Muszę to zrobić po tamtej stronie. Wow, 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 wow. Kurde, ta dziewczyna tu ma powera. Przeszliśmy jak burza. Tam jest ptasior. Tutaj nie mogę skakać do tej wody. No, nadziałam się! O tą mędę. Tylko jak go rozwalić? Jaki śmiech. Kurde. Mam ze mnie lama. Chodź tu, ptasior. Muszę cię załatwić. Ciebie też muszę załatwić. Teraz w którą stronę? Chyba pójdę sobie z kryształek. Ale zanim tam, to tutaj po prawej. Nie! Są kryształki. Bo jak się do nich dostać? Tylko nie zabij się, dobra? Muszę tam jakoś doskoczyć. No jak ja mam zdobyć te kryształki? Trudne! Nie wiem, jak mam się dostać tam na górę. To jest pewnie banalnie proste, tylko ja ślepa jestem. Tak wpadnę do wody. Tak mi się nie uda. Kałabanga! Rozwal to. No skoczysz tam na górę. Ach,
lubię rozwalać tutaj wszystko. Jeee, skocz na niego! Chcę zdobyć tam te kryształki. Przyłączyłam się. Dobra, mniejsza z tym, bo nie chcę tutaj spędzić całej wieczności. Idziemy dalej. Ło, uwaga. No wskoczysz tam na górę. Poziom wody. No! Nie chcę się utopić. Wow, to idzie jeszcze wyżej. Spoko, bo się zabiję. Nie mogę tego rozwalić? Mogę. Wow. To było mocne. Kapał. Chodź to. Niebieski ptaszku. Dawać mi kryształki. Nie masz szans, żebym uzbierała je wszystkie. Tam już opuściłam kilka. Nie spadaj. Dziewczyno, nie spadaj mi. No. Chodź do mnie, platformo. Kapał. Koniec. Level finished. Sporo ominąłam tych kryształków. Dobrze, kochani, myślę, że na tym już zakończę ten odcinek randomerki. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobała ta gra, bo ja z chęcią jeszcze bym zagrała w nią w jakiejś kolejnej randomerce. Kolejna plansza, coś związane z górami. Dobra, 3 levele za nami. Dziękuję wam ślicznie za uwagę i do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!